Dzień dobry, ja jestem Maciek.pl, a to jest Rośnie mój zamek, super gra, w której rośniemy swój zamek. To jest mój zamek, wy możecie się pochwalić swoimi zamkami w komentarzach i możecie zostawić łapkę w górę, bo tylko dzisiaj promocja za 2,5 tysiąca lajków kolejny odcinek. Tanio, tanio, naprawdę zadzwoń teraz, numer masz podany na ekranie, tak jak w tych reklamach manga. A tak serio, to jesteśmy na... Czekajcie, 214 fala, grałem sobie, nawet długo grałem. Diamenty w ogóle zacząłem używać do przeskipywania fal, bo później dostałem tajne info, że warto inwestować w samony. Znaczy te potworki, które się pojawiają i zobaczcie co, 214 fala, także chyba warto było, tak? Warto, bo tutaj mamy jakąś Baba Jagę na wieży, mamy topornika orka i zobaczcie, ja też mam swoich orków. O, widzicie? I mogę ich wysłać. To są jakieś anioły chyba, albo walkirie, już nie pamiętam. Tu są zwykli goście, którzy rzucają oszczepami, a to jest kolejna fala. Tadam! I możemy za chwilę sobie zabić smoka na sam początek filmu. Czemu nie? Przecież takie mamy możliwości w tej grze. Na przykład możemy... no, zabić kolejną falę i w sumie to tyle. O, zobaczcie, tak mam punkty pokazane. Podobno wszystko da się i tak rozwinąć na... Okej. Okej, Colony Gold. Ciekawe, tego nie miałem. Poison Damage, nie. My tu rozwijamy oczywiście złoto, bo chcemy jak najwięcej złota. Mam milion pieniędzy. Mówię, mam milion pieniędzy, zobaczymy. Dobra, mamy smoka. Oczywiście, jeżeli wszystko użyję, to powinien ten smok bez problemu umrzeć, bo już mam po prostu tyle obrażeń, że ten smok mi nic nie robi. Zobaczcie, on nic nie robi, kompletnie nic ten smok. On jest kompletnie bezużyteczny. Okej. I teraz, no, teraz źle zrobiłem, artefakty się dostaje za to, uwaga. Znaczy artefakty, broń albo różne rzeczy i sobie możemy, jak to założyć? Bierzemy sobie worek, o, i tu mamy taki lucky block trochę, taka skrzynka niewiadomka tak zwana. I otwieramy ją i dostajemy, uwaga, okej. I losuje nam przedmiot. Proszę, proszę, kosa! Najgorzej, jest, udało się. O, i tam mamy łuk i możemy go sobie na przykład dać komuś. Tutaj niektórzy już mają te artefakty, także to nie jest potrzebne. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy kolonię, której nie rozrosłem, bo nie wiem, nie wiem, no dobra, kupię to. Chociaż, o kurde, Monster Lab. Czyli rzeczywiście. Okej, na przykład na ciebie, co jest mocne, select. Required kill. Okej, czyli ja muszę je pozabijać i wtedy będę wiedział. No dobra, to jest spoko w sumie. Dobra, myślałem, że to będzie tragiczne. Mogę wam jeszcze pokazać, jak wygląda mapa, bo trochę rzeczy też podbiłem. O, widzicie? Dużo rzeczy nawet podbiłem tutaj. Tutaj mam kolejne wioski i tutaj podbijałem i o, możemy sobie to podbić, żeby nie było. No nawet chyba nie będę musiał używać żadnego tego. Żadnej rzeczy. W ogóle odblokowałem sobie tych orków, zabijając coś tam na mapie. Chyba to też był taki skarb. Znaczy podbijając ten skarb. Nie, skarb się zdobywa, nie podbija, nie zabija. Skarb się zdobywa, no to zdobywając ten skarb. Skarb! Jak sobie ładnie to powiedziałem. Pięknie, pięknie. W ogóle mam kawusie. O Jezu, aż mi się ręka trzęsie, bo nagrywam to rano, jeszcze przed poranną kawą. Także miejmy nadzieję, że ta kawa mnie obudzi. Nie, wy mnie budzicie. Obudźcie mnie proszę jutro o 8. Proszę, obudźcie mnie. Podam wam mój numer telefonu. Dobra, tak wracając do gry. Co ja mogę więcej powiedzieć? No po prostu zabijamy kolejne fale i dostałem szafir. Okej, cześć szafir, co tam u ciebie? Możemy jeszcze coś podbić? 310, 250. Nie wydaje mi się, że te za 250 podbijemy. Ale możemy sprawdzić. O Jezu! Ale możemy sprawdzić. Dobra, powinno być spoko. Może teraz sobie poużywamy tych umiejętności, czemu nie? O kurde, są mocni. Są mocni, ale powiem wam tak, powinniśmy bez problemu dać radę. Wezmę te potworki, niech one też walczą. To jest naprawdę spoko sprawa z tymi potworkami, zacząłem je trochę też ulepszać. Kto tutaj był? Tutaj był ten asasyn chyba, z tego co pamiętam. On też był nawet spoko, ale mówię, wezmę kogoś innego. Wezmę kogoś innego, bo czemu nie? Ten gościu Tora usunąłem, o, tego z piorunami. No, żałuję, że go usunąłem, ale miejmy nadzieję, że te potworki po prostu lepiej. O kurde, tu jest boss! Tu jest boss! Skąd miałem wiedzieć, że tu jest boss? Zniszczy mnie? Nie, chyba nie. Nie, powinniśmy dać radę, dziękuję bardzo. Co zdobyłem? Topaz dostałem. Topaz. Okej, fajne w sumie, fajna nazwa. Dobra, mam 35 diamentów. Zastanawiam się, czy damy radę... Przepraszam, damy radę 5 fal. Ej, głos mi się, chyba będę miał mutację. Proszę, pomocy, mam mutację. Nie, ale tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Może wody się napiję po prostu. I będzie okej.
Powinno być lepiej, ale mówię, ja muszę się kawę napić, a ona jest gorąca, więc mówię, a nagram sobie odcinek, jak będę pił kawę, a w tyle będzie Grow Castle. Fajny odcinek? Mam nadzieję, że wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę zostawcie. Ja pierdziele, dziwny ten film jest. Ale spokojnie, my walczymy tutaj o lepsze jutro. Walczymy, teraz... A, dlaczego... Dobra, mamy falę. Okej. O Jezu! Proszę! Prawie się udało, powiem wam. Naprawdę mało brakowało. W ogóle czekajcie, co ja mogę ulepszyć sobie? Zamek. Powinienem zamek ulepszyć, bo jest naprawdę... 300, ale ono 50 tylko się zwiększa. Dobra, wezmę go, poulepszam. Ale fajna muzyka. Podobała mi się ta muzyka. Ej, tutaj mam artefakty, nie? O, szafir. A, dobra, to są takie szafiry i takie topazy. Okej, bo ja tu niektóre rzeczy... Colony Gold Cooldown. Zobaczcie, wszystko. Summon two ice golems dealing damage 200% of the archer's freeze. Okej, lubię freeze. Fajna postać z Dragon Balla był. A dlaczego ja nie mogę wszystkich. Okej, dobra. Rubin. Okej, fire golemy, które zadają 250 obrażeń. To musi być. Pierścień, mana recovery 25%, walić to. Colony gold cooldown, a to jest za... Za co to jest? A, to jest za rubin, nie, sorry, rubin musi być. Tutaj nic nie mam niestety, z tego chyba. Topaz, lightning golem, kurde. No dobra, to koło chyba musi być w takim razie. Zobaczymy, jak się spiszą. O kurde, mamy dwa golemy i dwa fire golemy. Ej, do i zobaczcie, jeszcze weźmiemy sobie taką armię i już nikt nie przejdzie. Nie ma opcji, żeby przeszli. W sumie mogłem znowu zrobić te, wiecie. Pięć fal do przodu, to by było naprawdę spoko. Ale bez tego raczej też mi powinno wyjść. Tutaj dostaję ile złota? 8000 chyba? Coś takiego. Wszystkie wioski na maksa mam rozwinięte, takie jak te, które mogłem. Wiem, że łuczników warto ulepszać, plus... no to co ja już odkryłem, to kombo z łucznikami jest naprawdę okej, i sumony są podobno dobre. Także ja się będę teraz na tym skupiał. Właśnie, zawalczymy sobie może z czarnym smokiem dzisiaj. Co wy na to, żebyśmy sobie zawalczyli z czarnym smokiem? No, czarny smok wydaje się fajną rzeczą. Czekajcie, muszę jeszcze Thornworm. Weźmiemy sobie na maksa ulepszymy, czy coś mogę jeszcze ulepszyć? Poison. Czekajcie, Voodoo, Poison Stinger. Necromanta? Okej, okay. Necromanta zawsze 1%. I walczymy z czarnym smokiem. B.A. Okej. Okay. Ło, czarny smok! Atak czarnego smoka! Co jest? Czemu on sobie lata? To jakieś oszustwo jest. Ej, ten smok oszukuje, dobra. Oszukańczy smok, który lata, ale zawalczyłem z nim i mogę dać go do tytułu. Tak to mniej więcej tutaj działa. Niestety go nie pokonałem, ale pokonam specjalnie dla was. Specjalnie dla ciebie pokonam 5 fal. Tego jeszcze nie było. 102 poziom maksymalny jest 400 z tego, co wiem. Z tego, co się dowiedziałem. Także powinno być spoko. Okej, musimy sobie postrzelać jednak tymi rzeczami. Myślałem, że bez tego sobie damy radę, ale jednak nie. W sumie możemy przyzwać naszą armię. Właśnie, jeszcze z bossem będę walczył. Muszę oszczędzać manę na bossów. Okej. Wyślemy armię, bo ona przeżyje. I teraz bossy. Bossy biegną, tak? Jest. Mamy bossy. Okej, i... Jest. Udało się. Dziękuję bardzo. 5 fal do przodu. Tego jeszcze nie było na filmie przynajmniej, bo ja to już praktykowałem poza streamami. Znaczy, poza odcinkami. Przepraszam. Widzicie, nie jestem rozbudzony i tak to jest. Podbijmy sobie wioskę z tego wszystkiego. A co mi tam? Podbijmy sobie wioskę, zobaczmy, może ta wioska będzie mi generowała jeszcze więcej złota. Tylko ja nie wiem, co mi generuje pasywny przychód złota, jak mam wyłączoną grę. Czy właśnie te wózki, które tutaj podjeżdżają, czy tam, co pracują i wydobywają złoto. Wydaje mi się, że tamto, bo tego złota naprawdę mało dostaję, jak nie gram. Dobra, ile? 50 tysięcy zostało, 48. Fajnie, jakbyście się troszeczkę sprężyli z tym. Nie będę kłamał. Te golemy naprawdę robią robotę, no to muszę im przyznać. Czy w ogóle, czekajcie, to HP teraz zaczęło tak bardzo, bardzo powoli spadać, co mi się średnio podoba, chociaż nie, cały czas jest do przodu, oni mi zamku nie, nic mi ze zamkiem nie zrobili, mi się teraz mana ładuje, także to są same plusy, bo w razie czego, gdyby przyszła jakaś fala,
to będę mógł użyć tego trującego gościa i powinno być spoko. Okej, 150 many. 150 many, a my czekamy na jakąś falę u nich, taką gigantyczną, z którą sobie po prostu nie poradzę i wtedy bym użył tych wszystkich czarów, które kiszę na tą okazję. Ty, na razie jest spoko. Nawet chyba nic nie muszę robić. Nie no, nie, bo to się może wymknąć łatwo spod kontroli. Dobra, użyjemy sobie tej plamy i użyjemy sobie nekromanty. Będą szybciej zabijane te jednostki. O kurde, dobra, przedostali się. Uwaga, się przedostali! Mamy problem. Dobra, postrzelajmy sobie. 30 tysięcy, to jest do wygrania, tylko no z każdą minutą coraz trudniej to wygrać. Dobra, użyjmy sobie tego. Tej umiejętności. W sumie no mógłbym cały czas używać tych łuczników. A raczej tego nie wygram, bo za mało many mam. No, za mały regen many. Jeżeli bym cały czas spamował tym, może jest jakaś minimalna szansa. Kurde, naprawdę szybszy regen many by mi się przydał. Ale no ja już daję tyle punktów tam, a i tak nic się kompletnie z tym nie dzieje. No nie, i defeat. Ale walczyłem dzielnie. Where is this hero? Aha, to jest takie zabezpieczenie, żebym po prostu nie cheatował sobie. To znaczy, żebym, nie wiem, nie miał myszki. Ej, czy tam było auto combat? Nie, czekajcie, tu była jakaś opcja, muszę sprawdzić co to jest. Zaraz sprawdzimy o co z tym chodzi. Czy to jest jakaś opcja, która mi pozwoli na nie granie w grę i będę mógł grać w grę? Pyszna kawa. Naprawdę pyszniutka kawa. No. Dobra, lecimy z kolejną falą. Ile tego? 11 minut odcinka dopiero, czajcie? Ja się czuję, jakbym grał już z pół godziny. Ale dobra, powinniśmy... W ogóle 222 fala zaraz będzie. Ulala. Muszę sobie troszeczkę podreperować te jednostki. Okej, bierzemy battle. Off. Auto battle. 2 godziny mi będzie grało. Plus? A, dobra, typical. 400 godzin. Tak, w ogóle, na jaki sens kupowania czegoś, jeżeli w ogóle w to nie grasz? Dobra, z drugiej strony ja jak grałem w online dość długo, to tam się ustawiało na przykład na spocie, się działo. Ci, którzy grali w Metina, to będą wiedzieli o co chodzi, reszta powie o co ci chodzi, ziomek. Ale no się w miejscu... O Jezu, kawę wylełem, wiecie? Czajcie, że kawę wylełem, ale dobra, powiedzmy, że nie było tego. No to jak grałem w mu, to chyba na 3 dni komputer na przykład zostawiałem włączony, żeby mi się działo w jednym miejscu i biło potworki, i wbijało, nie wiem, 2 poziomy. Tak się grało kiedyś i to chyba na 5 kont jeszcze grałem. To były czasy, ale to na prywatnych serwerach i tak grałem, bo na globalu było po prostu za wolno. Nawet w Mu Legend ostatnio grałem, taką kontynuację, ale graliśmy tam z Hogatym, Manoikiem, Tetrisem. No ale jakoś tak wyszło, że boty troszeczkę popsuły grę i skończyliśmy grać. Niestety. Fajna historia, nie? Znaczy, wiecie, z Growcastle jest tak, że ta gra się gra sama w tle, nie? I tak naprawdę mógłbym, o, używam teraz kapłana, używam kogoś tam. No ale wy to widzicie, nie? Także wolę sobie coś tam pogadać, nawet okołogrowego, o innych grach, cokolwiek. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Możecie napisać, czy chcecie, żebym się skupiał bezpośrednio na samej grze i co chwilę mówił, a dobra, te golemy, okej, teraz szkielety, dobra, bossa zabiliśmy, plus 10% obrony, co? Czy to zwiększa obronę? Czy po prostu mogę sobie luźniej pogadać? Bo mi to w sumie obojętne jest, ale wydaje mi się, że atrakcyjniejszą formą jest, jest tamto. Ale zostawię wam to do oceny. Dobra, weźmiemy sobie przywrócenie many jeszcze troszeczkę większe i wezmę puchar. Max! Puchar jest na maksa, rzeczywiście. Czekajcie, to weźmiemy promocję na 6 poziomie. Increase attack speed. Okej. Okay. Level up. Weźmiemy sobie, ulepszymy naszą wieżyczkę i ona będzie spowalniała, tak? Znaczy, wydaje mi się, że w takiej wieżyczce nie powinien zwiększać się atak, tylko powinno zwiększać się slow, żeby coraz większy ten slow był, tak? Przynajmniej było w tych wszystkich tower defense'ach. Ej, co? Widzieliście w ogóle moje HP? Mojej bazy? Ej, to są już poważne misje. No, z tego co widzę, to będzie naprawdę ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Ale spoko, damy radę. Przynajmniej tak mi się zdaje. W ogóle w następnej rundzie będzie już bossik, także może być nieciekawie.
Łuczników muszę poulepszać, bo ja mam no, dużo bonusów do Co jest? Zostałem pokonany. Okej, zostałem pokonany. No spoko. Nawet nie wiem, jak na to zareagować. To było dziwne. Dobra, wiecie co? Zagramy sobie piekło. Na sam koniec zagramy sobie piekło i zobaczymy, ile w piekle po prostu uda mi się przeżyć. Nie, to jest fala, to jest zwykła fala, dobra. Okej, tutaj musimy od razu użyć swoich wszystkich umiejętności, bo po prostu oni bardzo szybko atakują. Wtedy miałem chyba już 800 HP w mojej twierdzy, także trzeba patrzeć na to. Kurde, te fale zaczynają być naprawdę ciężkie. Będę musiał chyba sobie pofarmić na jednej fali, tylko że... Wiecie co? Ja wcześniej robiłem po prostu tak, że sobie klikałem co jakiś czas repeat, nie? I ta fala sama się tam pokonywała. Teraz muszę jakby uważniej patrzeć, bo... muszę używać umiejętności, żeby przejść falę. I to jest ten problem X. Który mi się już nie podoba. Bo wcześniej mogłem sobie, wiecie, zostawiać i... No jakoś to leciało. Defeat? Nie, 225, okej, jest. Czyli teraz walczymy sobie z bosikiem i kończymy, film. Może jeszcze ze czarnym smokiem zawalczę, chociaż nie wiem, co by się zmieniło w tym smoku. Nie, chyba nic by się nie zmieniło, ale zawalczymy z nim. Dobra, ujrzymy wszystkiego, co możemy. To jest naprawdę dobre combo. A bez problemu mi się te umiejętności naładują na walkę z bossem. Także nie boję się tego, że później będą na przykład jakieś tam problem X-y z bosiksem. Co mógłbym jeszcze... W sumie tego się nie da ulepszać, to co widzicie na ekraniku. Czyli tych baraków i tak dalej, i tak dalej. Okej, i 3, 2, 1, boss. Boss, bicie bossa. Dobra, łatwo. Łatwiutko. 205 tysięcy. Ja oglądam te reklamy, przyznam się, oglądam te reklamy, bo po prostu łatwiej zarobić hajs na czymś takim. A ja nie umrę od tego, że obejrzę 30 sekund reklam. Tak samo wy nie umrzecie, jeżeli wyłączycie adblocka na tym filmie. I no, nic się nie stanie przecież, nie? Reklamy są spoko. Znaczy, no nie są spoko, ale... No nie wiem, jak widzę, że ludzie narzekają... O Jezu, 30 sekund reklam, umrę. Lekram. No nie umrzesz. Niestety nie... Znaczy niestety, Boże, nie umrzesz, nic się nie stanie. Dlaczego ten odcinek wydaje mi się, że jest bardzo dziwny? I dlaczego, kurde, na całym biurku mam kawę rozlaną? Wiecie, jak to niefajnie wygląda? A ja jeszcze kładę ten kubek, nie? To mam połowę kawy i kładę w tej kawie, która sobie leży na biurku. Także za chwilę będę się żegnał. Tylko mieliśmy zawalczyć jeszcze chyba ze smokiem. Tak, mieliśmy zawalczyć ze smokiem. I dostaliśmy you get the cold mastery. I to mi się kojarzy, że z tym, tak? Albo z tym? Co to jest? Skrzynka. Open. Co? Dostałem legendarny przedmiot? No nieźle w sumie. Dobra, wezmę w sumie... nie mam skrzynek już. All. Upgrade. Ja nie mam złota, dobra. Okej, nieważne, nie było tematu nawet. Nekromanta, ale on daje tylko klątwy chyba. Może tobie bym dał to? Czekajcie, a co to w ogóle, jakie to daje dokładnie statystyki? Critical chance, knockback chance. Okej, no w sumie dobra. Niech będzie dla niego, chociaż pewnie ktoś by, może te orki by, może to lepiej wykorzystały. Nie wiem, nie mam pojęcia, także ja wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, 2500 lajków. 2500 lajków. Kolejny film jeszcze zawalczymy ze smokiem, bo sobie właśnie przypomniałem, że miałem z nim walczyć, żeby nie było, że zapomniałem. I zobaczcie, teraz nie atakujemy tego smoka. Okej, czyli musi być na niego jakaś taktyka, typu ulepsz wszystkie jednostki. Ja niestety tego nie mam, także dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia, pa.